Radni powiatowi jednogłośnie uchwalili budżet powiatu chrzanowskiego. Wśród tegorocznych inwestycji będzie m.in. termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, przebudowa ulicy Topolowej w Chrzanowie i doposażenie 30 pracowni nauki zawodu w 7 szkołach ponadgimnazjalnych. Jest to budżet ambitny, realistyczny i myślę, że zrealizujemy go tak, jak zaplanowaliśmy, uchwalając uchwałę budżetową. Sądzę, że wszystkim nam zależało na tym, ażeby to, co uchwalimy, było możliwe do realizacji. Również koledzy z tak zwanej opozycji uznali, że te zadania, które są do wykonania, są to zadania realistyczne, zadania, które należy wykonać, więc tym bardziej moja radość, że budżet został uchwalony jednomyślnie. Dochody powiatu chrzanowskiego na 2015 rok opiewają na kwotę 96 240 234 zł, natomiast wydatki na kwotę 96 040 234 zł. W tym roku w powiecie chrzanowskim będą realizowane inwestycje m.in. kontynuacja termomodernizacji Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie. Chodzi tu o instalację CO tych obiektów, ponieważ jeśli chodzi o ocieplenie tych budynków, były to już wykonane w roku 2014. Kolejnym ważnym zadaniem jest wyposażenie 30 pracowni w 7 szkołach ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego. Projekt opiewa na kwotę prawie 2,5 miliona złotych, z czego wkładu własnego powiatu będzie około 400 tysięcy złotych. Istotnym projektem jest termomodernizacja budynków Państwowych Straży Pożarnych powiatu chrzanowskiego, olkuskiego i bocheńskiego. Powiat chrzanowski jest tutaj liderem tego projektu. Projekt będzie opiewał na kwotę prawie 4 milionów złotych, z czego dofinansowanie dla powiatu chrzanowskiego wynosi prawie 1 300 tysięcy złotych. Będzie kolejna schetynówka, która obejmuje zadanie dotyczące budowy modernizacji ulicy Topolowej w Chrzanowie aż do Piły Kościeleckiej. Jest to zadanie, jakie realizujemy, tak jak pani powiedziała, w ramach schetynówki i będzie ono kosztowało ponad 6 milionów złotych. Kompilacja tego projektu jest następująca. 50% idzie z budżetu wojewody małopolskiego, z budżetu państwa, natomiast pozostałe 50% dołożą solidarnie powiat chrzanowski oraz gmina Trzebina i gmina Chrzanów.